Tajemnicza, dzika i fascynująca Lanzarote to idealne miejsce nie tylko na wypoczynek, ale i do artystycznych uniesień. Na zaproszenie Itaki i Centrum Nurkowego Cool Dive na sesję zdjęciową z aktorką Sonią Bohosiewicz przyleciała redakcja magazynu Mailman. Nie da się. Mi radosna. To jest przepiękna wyspa, to jest przedziwny klimat, coś szczególnego i ja mam wrażenie coś takiego, jakiegoś takiego japońsko-ekskluzywnego. Teraz ten błędny wzrok w naszą stronę. Powoli do Fiedlera. To jest spokojny wzrok, przeszywający, odważny, rygorystyczny, surowy, władczy, mocny. Coś sobie wymyślamy w Polsce, potem tutaj na wyspie okazuje się jeszcze co innego, a potem kiedy żeśmy zeszli na dół tutaj w tą dziurę, to tam się okazało, że ja już zupełnie jestem kim innym i miał być rozwichrzony włos i Antonioni, a okazało się, że jest niemiecka guwernantka. Hi, mamka. Myśli sobie, że ja jednak na tych kamieniach uratuję styl i będę w szpilkach. No i oczywiście, prawda, 10-minutowe siedzenie na skale. Te skały po prostu nie są normalnymi skałami, to są takie skały strasznie dziobate, no więc siąść na tym to troszkę jak madejowe łoże, no ale czego się nie robi dla mailmana. Bardziej do mnie on fas niż profilem. Zostań. Poprzednia lokacja była najokrutniejszą lokacją, jaką kiedykolwiek miałam w życiu. Niestety trzeba było otworzyć oczy do zdjęcia, a tutaj światło jest przedziwne, bo mimo, że są chmury, to jest wdzierające się, no, jaskra. Po prostu przez cały czas jaskra. Wiesz, nie da się oka otworzyć, niewiarygodne. Ja myślałam, że zwariuję, ale teraz okazało się, że weszliśmy do czarnej dziury i w czarnej dziurze już było bosko. Bardzo dobrze, nie zmieniaj nic. Sound